Czytając ten raport, można powiedzieć, że Polska przegrywa walkę z onkologią w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej? Myślę, że Polska wymaga dużo więcej uwagi, dużo więcej inwestycji w leczenie nowotworów w Polsce. Polska jest krajem, w którym dystans w rozpoznawaniu, leczeniu, prewencji nowotworów jest jednak duży w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych. Pieniądze to problem? Sądzę, że pieniądze są jednym z głównych problemów i na pewno poziom inwestycji w ochronę zdrowia w Polsce, a w szczególności w onkologię, jest zbyt niski w porównaniu do innych krajów i właściwie w stosunku do potrzeb, ale myślę, że również dużo rzeczy, dużo problemów związanych z niedobrą organizacją, z niedobrą wyceną, z niedobrym sposobem finansowania, być może ze słabymi programami prewencji, profilaktyki, więc myślę, że to jest właściwie bardzo złożone zjawisko, które dotyka wszystkich elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce. To proszę powiedzieć właśnie, co musimy tutaj w pierwszej kolejności uporządkować? To nie jest proste pytanie. To znaczy myślę, że z jednej strony powinniśmy rozważyć mądre podniesienie wydatków na profilaktykę, na leczenie, rozpoznawanie leczenia nowotworów. Myślę, że ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania, tak żeby można było pacjentów leczyć skutecznie, jak najbardziej skutecznie w nowotworach o niskim stopniu zaawansowania. Z drugiej strony myślę, że to jest bardzo poważna dyskusja na temat organizacji opieki onkologicznej w Polsce, która jest związana zarówno z funkcjonowaniem ośrodków wysokospecjalistycznych, jak również z taką podstawową opieką, czy właściwie z POZ-em, z podstawową opieką zdrowotną, czy z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, która wymaga reorganizacji i myślę, że bardzo silnego zrewizytowania sposobu, w jaki sposób, jak działa pakiet onkologiczny. Problemem jest również styl życia. No właśnie, co zrobić, żeby Polacy rzucili palenie, zaczęli o siebie dbać, zaczęli się ruszać? Polska w tym obszarze, w tej dziedzinie chyba dokonała ogromnego postępu w ciągu ostatnich 20 kilku lat, więc jakby mamy się czym pochwalić. Wchodząca w życie, mam nadzieję, niedługo ustawa o zdrowiu publicznym spowoduje otwarcie, spowoduje zwiększenie finansowania programów prozdrowotnych, które będą te negatywne zjawiska zmniejszały. Przed nami dużo pracy w ogóle, jeżeli chcemy poprawić tę sytuację, to nie jest kwestia chyba kilku lat, tylko wielu dekad. Sądzę, że możemy w Polsce dokonać istotnego postępu w ciągu dosłownie kilku lat. Myślę, że Cancer Plan stworzony przez środowisko onkologów polskich jest bardzo dobrym dokumentem, który kształtuje ramy, w których powinniśmy się posuwać. Oczywiście jest kwestią wyznaczenia priorytetów. Myślę, że w wielu dziedzinach potrafimy osiągnąć postęp w ciągu dziesięciolecia na pewno. Więc myślę, że ta perspektywa nie jest tak duża, tak odległa, a dla wielu pacjentów, którym moglibyśmy zaoferować dłuższe życie albo życie w większym komforcie, to jest rzecz ważna. Każde życie ludzkie w tym wypadku ma dla nas bardzo dużą wartość. Uda się to osiągnąć bez zwiększonej liczby właśnie pieniędzy? No sądzę, że nie. To znaczy, tak jak mówiłem, że wymaga, że generalnie ochrona zdrowia w Polsce, ale jeszcze raz powtórzę, w tym szczególności w onkologii, wymaga większych nakładów, mądrze ponoszonych.